1 listopada nastąpi refundacja leku Enhertu dla kobiet chorujących na raka piersi. To ogromna dla nich szansa. Tylko chciałam się zapytać, czy trzeba było czekać aż tyle miesięcy na lek ratujący życie, zdrowie i bezpieczeństwo tych kobiet? Tysiące interwencji, tysiące apeli i wniosków do Ministerstwa Zdrowia przyniosło swój skutek. Trzeba walczyć do końca, presja ma sens i to jest najważniejsze. Kobiety, macie swoją szansę na zdrowie, na życie i na bezpieczeństwo.